czasami jest. Nie chcę wpaść, ale to są tylko i wyłącznie umiejętności. Ja wiem, że w piłce trzeba mieć dużo szczęścia, bez przesady. Po prostu powinniśmy trochę lepiej to wszystko wykonać. I ta piłka wypada tak samo jak ostatni rzut wolny. Mam wrażenie, że bramkarz trochę źle ustawił Muri i ostatni zawodnik dostał głowę dosłownie 10 cm w prawo i ta piłka byłaby w siatce, więc to są niuanse i to jest technika, której czasami nam w takich sytuacjach po prostu brakuje. Tak jak się przegrywa 3 mecze z rzędu, to przede wszystkim się broni. Tak jest, też byłem w wielu takich sytuacjach, więc ja wiem, jak trenerzy na to zwracają uwagę, jak zawodnicy do tego meczu podchodzą przede wszystkim, żeby nie stracić bramki, a coś uda z przodu, to już na plus, ale no, rzeczywiście tak w gry zagrały. My spokojnie, cierpliwie staraliśmy gdzieś układać sobie te akcje. Wydaje mi się, że w pierwszej połowie mieliśmy kilka fajnych sytuacji, bo Artur Szymaszko fajnie łamał tą piłkę do środka i w swoim stylu próbował gdzieś tam kręcić po długim, a wiemy, że ma to bardzo dobre. Bardzo dobrze opanowane i szkoda też takich sytuacji, ale spokojnie, to jest cenny remis na trudnym terenie, tutaj nie jedna drużyna się potraci punktu.